Noce i dnie Marii Dąbrowskiej Trudno powiedzieć, czy klasyczna powieść Marii Dąbrowskiej, publikowana 90 lat temu, jest wciąż powszechnie czytana, czy funkcjonuje w pamięci już tylko dzięki znakomitej ekranizacji Jerzego Antczaka. Może na zawsze Barbara i Bogumił Niechcicowie będą nam się kojarzyć z sylwetkami aktorów Jadwigą Barańską i Jerzym Bińczyckim. W oczach pozostaje oczywiście ikoniczna scena, gdy Karol Strasburger jako Józef Tolibowski w jasnym garniturze wchodzi do Stawu, by zebrać dla Barbary Nenufary, a w tle rozbrzmiewa piękny walc Waldemara Kazaneckiego. Teatr rzadko sięgał do utworu Dąbrowskiej, prawdopodobnie onieśmielony jego szeroką, epicką narracją i realistycznymi walorami rodzinnej sagi. W tej dziedzinie sztuka filmowa ma naturalną przewagę w możliwościach adaptacji. Ale nawet jeśli na scenie trudno pokazać prawdziwy majątek w Serbinowie czy ulicę Kalińca, to przecież pozostają bohaterowie nocy i dni, ich dzieje, mistrzowskie wizerunki psychologiczne, filozofie życia. Powieść Dąbrowskiej jest oczywiście dokumentem historii, ukazującym los polskiej, zbiedniałej szlachty, między powstaniem styczniowym a pierwszą wojną światową. Warto pamiętać o tym doświadczeniu, bo przecież ono odegrało ważną rolę, dzisiaj może nawet niesłusznie lekceważoną. Bogumił Niechcic poświęcił się pracy na rzecz majątków, które stanowiły dobro materialne, ale tworzyły też substancję kulturową zniewolonego kraju. Córka Bogumiła i Barbary, Agnieszka, Weszła już do warstwy rodzimej inteligencji, która wytworzyła etos społecznej wrażliwości, a ponadto młoda niechcicówna stanęła w szeregu pierwszych emancypujących się kobiet i inaczej myślała o świecie niż jej matka. Ale do nocy i dni można wrócić nie tylko ze względu na tę historyczną panoramę społeczną. W końcu jest to również powieść o najważniejszym ludzkim uczuciu, o miłości, o której się marzy i do której się tęskni o miłości, którą trudno odwzajemnić, o miłości, która jest sensem i utrapieniem życia. I taka bywa chyba nie tylko w przypadku barbary Niechcic.